Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Chrom Midas. Dzisiaj kolejny vlog z wakacji. Postanowiłem pokazać Wam malowanie sprayami. We Władysławowie znajdował się pan, który właśnie uprawiał tą technikę. Malował sprayami zarówno na zamówienie, jak i można było kupić od niego już gotowy, namalowany obraz. Więc kilka fragmentów pokażę Wam, będę w międzyczasie komentował. Ludzi wokół niego całkiem sporo, dość duża atrakcja. Tutaj takie serce. Ja mam do tego duży sentyment, ponieważ kiedyś również bawiłem się w malowanie sprayami. Próbowałem po prostu tej techniki i podobało mi się całkiem bardzo, ale było to mimo wszystko dość drogie zajęcie. Także tutaj możecie zobaczyć już profesjonalistę, osoba, która robi to na co dzień w dużej ilości, no bo jednak wymagana jest wprawa tak naprawdę. Oczywiście z punktu widzenia osoby trzeciej wydaje się to wszystko proste, jednak wcale nie jest aż tak proste. Wymaga to na pewno skupienia, precyzji i szybkości, ponieważ taki obraz nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że bardzo szybko schnie, tym bardziej na świeżym powietrzu. Dlatego trzeba się streszczać, trzeba też mieć pomysł na to wszystko, dobierać kolory, aby to fajnie wyglądało. Wiem, że nie wszyscy akceptują taką sztukę, ale jakby nie patrzeć, jest to jakaś forma malowania, jakaś forma na pewno artystyczna. Także chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Być może jeszcze nie wiecie, jak wygląda malowanie sprayami. Kto wie? No ja znam tą technikę już od dawna. Natomiast tak jak mówię, trzeba mieć zarówno miejsce, jak i jest to dość kosztowne. Tutaj już gotowy obraz, pan to podkleja z dwóch stron, aby można było to złapać jak teczkę. I szczęśliwi nabywcy biorą sobie taki obraz do domu. Zdecydowałem się nie pokazywać twarzy pana artysty. Też z szacunku, ale tak naprawdę nie chcę nikomu robić problemów. Wiadomo, że różnie bywa w dzisiejszych czasach. A tutaj już kolejny obraz, kolejna wersja właśnie z sercem. Będzie tych wersji kilka. Chcę Wam pokazać wszystkie, jakie nagrałem, jakie udało mi się nagrać. Także zostańcie ze mną na dłużej. Co jakiś czas będę komentował, co jakiś czas będziecie również mogli posłuchać, jak te spraye psikają, jak to brzmi. Można było sobie zamówić obraz zarówno większy, jak i mniejszy. Można było zamówić sobie dowolną kolorystykę, jaką chcieliśmy. Tutaj przykład tak naprawdę gotowych już obrazów, które czekały na swoich nabywców. Ten z lewej bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc. Taka, można powiedzieć, Mars, ognista planeta i Ziemia, czyli takie dwa światy. Tutaj kolejny obraz, kolejna ciekawa interpretacja, ciekawa kolorystyka przede wszystkim. Czerwony z niebieskim, również bardzo ciekawie to wygląda. Takie miasto w tle i statki, no i drzewa na wyspie na środku obrazu. Tutaj pan kończy kolejny obraz, jednak nie chciałem, tak jak mówię, pokazywać twarzy, więc jeszcze taki spacer. W inny dzień tak naprawdę, tutaj inne obrazy, niektóre właśnie w kolorach monochromatycznych, niektóre kolorowe, tak naprawdę była duża dowolność, tutaj taki wodospad, tam znowu serduszko z latarnią i statki. Myślę, że motywy marynistyczne, tym bardziej nad morzem, są bardzo pożądane, ale no, tak naprawdę każdy wybiera sobie obraz według siebie, według własnego koloru ścian, koloru pokoju. Także można było zarówno wybrać z tego, co było dostępne, jak i zamówić sobie, być przede wszystkim przy tym, jak pan malował na poczekaniu te obrazy. Nie zajmowało to zbyt wiele czasu. Zresztą pokażę Wam na sam koniec filmu, jak taki obraz powstaje od początku aż do samego końca.
jeśli was to ciekawi. Sporo ludzi tak naprawdę wokoło. Każdy patrzył, jak to wygląda, jak to się robi. Tutaj też można powiedzieć od zera, ale będę trochę przycinał, aby też film nie trwał aż tak bardzo długo. Na początku trochę farby, rozcieranie gazetą, później przykrycie tego słoneczka bądź planety sprayem bądź inną tacką bądź innym talerzem, tak naprawdę miską. No i później jest robione tło z różnymi kolorami, jak kto chce. Jak byłem mały, to pamiętam, że zawsze zastanawiałem się, jak są zrobione te farby. Myślałem, że pan artysta po prostu pędzelkiem każdą gwiazdę z osobna robi, trwałoby to wieki. A tu widzicie spray w powietrze, psik, psik, psik i gwiazdy zrobione. Niektórzy wiem, że też robią to z rękawiczki, po prostu psikają na rękawiczkę taką nylonową, zdaje się, i właśnie pstrykają palcami, no i te gwiazdy tak wychodzą. A tutaj już góry pojawiające się pod planetą. Ten obraz będzie taki właśnie pastelowy w kolorach różu i niebieskości. No ale jeszcze nie będę tutaj zdradzał, jak on będzie wyglądał ostatecznie. Musicie uzbroić się w chwilę cierpliwości. Nie wiem, dajcie znać, czy w ogóle interesuje was taka tematyka, czy taki odcinek jest dla was ciekawy. Zdecydowałem się nagrać i pokazać wam, dlatego że jest to coś innego. I w zeszłym roku nie było tego pana, w ogóle nie było nikogo, kto by się tym zajmował. W tym roku było dosyć sporo artystów, zresztą był również pan, który rysował portrety na poczekaniu. Myślę, że też go pokażę w przyszłości, w którymś z kolejnych vlogów. Natomiast jakoś no, bardziej do gustu przypadł mi ten pan, tym bardziej, że tak jak mówię, trochę sentymentu. Zajmowałem się tym kiedyś wiele, wiele lat temu. I naprawdę było to bardzo relaksujące zajęcie. Myślę, że fajnie byłoby nagrać kiedyś taki odcinek, nawet w stylu ASMR, czyli skupić się na dźwiękach sprayów, na dźwiękach tego, jak to wszystko brzmi, a namalować jakiś obraz. Fajnie byłoby sobie to przypomnieć, no ale wymaga to sporego nakładu finansowego. Tak naprawdę musiałbym zainwestować pewnie parę stówek, aby kupić spraye, kupić papier, bo to musi być też papier specjalny, taki kredowy, dość śliski. Kiedyś pamiętam, że próbowałem na papierze technicznym i nie było najgorzej, ale jednak na kredowym było to zdecydowanie łatwiejsze. No a papier kredowy nie należy również do najtańszych, tym bardziej w takich dużych formatach. Wbrew pozorom tych spray też idzie całkiem sporo, także wcale się nie dziwię, że pan no, bardzo oczekiwał, żeby mu ludzie wpłacali też za jego pracę, ale głównie bardziej ludzie kupywali po prostu obrazy, które sobie tam stały oparte, bądź zamawiali konkretną kolorystykę, aby to było pasujące do ich koloru ścian, koloru pokoju. Mi się bardzo podoba ta technika. Myślę, że jest inna, taka bardzo niestandardowa. No na pewno coś ciekawego, coś innego, bo malować można, jest wiele tutoriali, jak to robić. Natomiast tutaj trzeba wykazać się dużą sprawnością, trochę kreatywnością również, aby to wyglądało ciekawie, aby nie zostało miejsce jakieś niezapełnione na tym obrazie. Trzeba mieć po prostu wizję. Ja szanuję takich ludzi. Wiem, że nie każdemu się to podoba. Tacy artyści, można powiedzieć, z prawdziwego zdarzenia, to pewnie łapią się za głowę, jak w ogóle mogę mówić o takiej osobie jako artyście, ale według mnie każdy człowiek, który stara się coś robić w kierunku plastyki, jakakolwiek technika by to nie była, no to jednak zasługuje na jakiś szacunek. Ja też mam szacunek dla tego pana. Robi to, co lubi tak naprawdę.
Wbrew pozorom wcale aż tak dużo się na tym nie zarobi, bo tak jak mówię, spraye są drogie, papier jest drogi i na czysto to też wcale nie wyjdzie aż tak dużo, tym bardziej, że jest to dość szkodliwe, aby wdychać te opary. Po paru godzinach to naprawdę można zwymiotować, wiem coś o tym. No i takie stateczki, fajna kolorystyka, tak jakby jakaś jaskinia dookoła, ale jest to tylko jeden z wielu przykładów, jak wiele fajnych rzeczy możemy tak naprawdę wykreować od zera, od białej kartki. I tutaj takie gwiazdy jakby polarne. Fajnie, fajnie to wszystko wygląda, bardzo mi się to podoba. Ciekawa technika i również fajny facet, mogłem porozmawiać z nim również z Aurą chwilę, przejrzeć jego dzieła, no i zastanowić się, czy coś również u niego kupić. Zrobiłem stop klatkę, a w tym momencie kilka jeszcze obrazów, które sfotografowałem telefonem tak na szybko, tutaj również statki, podobna kolorystyka, ale obraz jednak nieco inny. Tutaj również w kolorystyce różowej z latarnią. Szczerze mówiąc, chodził za mną ten motyw latarni morskiej. Zastanawiałem się, czy nie zamówić takiego obrazu, tylko w kolorach niebieskich. No ale tak naprawdę kolory do wyboru, do koloru, jak to się mówi, więc zarówno różowe, jak i czerwone, niebieskie, zielone, również czarno-białe. Tutaj taka interpretacja spokoju, sztuki zen, most i takie charakterystyczne domy spotykane w krajach Dalekiego Wschodu. Bardzo intensywna ta kolorystyka, natomiast tutaj już wersja spokojniejsza i jeszcze za moment będzie jeszcze delikatniejsza, więc każdy może wybrać coś dla siebie. Jedni wolą takie bardziej intensywne kolory, inni właśnie bardziej stonowane. Wszystko zależy tak naprawdę od naszych preferencji. Ten obraz również bardzo mi się podobał. Również takie chatki gdzieś w górach, most, trochę drzew, wodospad tutaj na pierwszym planie, fajne kolory. Tutaj z kolei w odcieniach niebieskości taki most między dwoma skałami, drzewa. Dość prosty obraz, ale też fajnie skomponowany. Tutaj już w kolorach bardziej monochromatycznych, trochę brązu, latarnia, również statki, drzewka. Jak widzicie, no, te motywy statków, latarni się powtarzają. Ten również bardzo mi się podobał, też zastanawiałem się, czy w niebieskim kolorze nie wyglądałby fajnie. No i most. Most też zrobił na mnie ogromne wrażenie. Most i miasto w tle, bardzo ciekawie to wygląda, bardzo ciekawy wzór. Myślę, że dość trudne do wykonania. No i ten obraz również mi się spodobał, mimo że różowy nie jest kolorem typowo męskim, ale tutaj wygląda to dobrze. Można było zamówić w pionie, również w poziomie, jak kto chciał tak naprawdę. Tutaj kilka wersji również w pionie, tak jak mówię, i niebieskie, i z różowym. Zastanawiałem się, gdybym poprosił o obraz z zorzą polarną, jak wyglądałoby to, no ale nie chciałem ryzykować. Moja sugestia jest taka, abyście wybierali raczej z tych gotowych obrazów, no bo lepiej nie ryzykować tak naprawdę i kupić coś, co już widzicie, niż to, co może wyjść na poczekaniu, bo może wyjść lepiej, ale może wyjść też gorzej. A tutaj jeden z ciekawszych obrazów, zastanawiałem się, czy nie kupić właśnie tego. To jest też taki most z miastem w tle, ale w bardziej żywych kolorach. Bardzo mi się on podobał, ale zastanawiałem się, czy będzie mi on pasował do koloru ścian i tak zastanawiałem się dosyć długo nad tym. No i kolejna wersja też bardzo skradła moje serce. Fajnie wygląda w tej niebieskiej kolorystyce. Ten obraz już bardziej skradł moje serce, jednak był on w tym mniejszym rozmiarze, a ja bardziej oczekiwałem tego większego, bardziej chciałem na ścianę większy format. Dlatego też poprosiłem pana artystę, aby namalował dla mnie właśnie taką interpretację, tylko w rozmiarze większym. Na poczekaniu tak naprawdę przy ludziach zamówiłem sobie taki obraz u niego. Stwierdziłem, że
Ten wzór jest naprawdę fajny, że podoba mi się chyba najbardziej z tych wszystkich, aczkolwiek nie była to prosta decyzja. Naprawdę głowiłem się nad tym dosyć długo, tym bardziej, że pogoda trochę się kręciła, co chwilę padało. Wiadomo, że jak deszcz pada, no to pan musiał się zawinąć stamtąd i wiecie, teoretycznie mógłbym sobie to namalować sam, a myślę, że tak fajnie by mi to nie wyszło, no bo jednak praktyka jest potrzebna w przypadku takich technicznych zajęć. No i druga sprawa jest taka, że musiałbym kupić zarówno papier, jak i spraye. Wyniosłoby mnie to na pewno dużo, dużo więcej niż kupić taki obraz na gotowo. I tym bardziej, że myślałem również o tym, że nagram takie malowanie właśnie dla was, pokażę wam. Będziecie mogli od początku do końca tak naprawdę zobaczyć, jak powstaje taki obraz dla Chrome Midasa, typowo dla Chrome Midasa. Piękna ta niebieska kolorystyka. Niebieski kolor bardzo działa na wyobraźnię. Taki mroźny, można powiedzieć, jakaś Alaska, Syberia, coś takiego. Jakaś stacja badawcza gdzieś na Arktyce. Tak sobie to wizualizowałem w myślach. Bardzo mi się spodobał ten wzór i myślę, że niebieski kolor również fajnie się tu sprawdził. Natomiast im dalej w postępie tego obrazu, tym powiem, że byłem trochę mniej zadowolony, bo wyszedł on nieco zbyt ciemno dla mnie. Nie wiem, czy to kwestia innego odcieniu niebieskiego, czy po prostu za dużo tego czarnego było tam dodane, ale w porównaniu z tym obrazem, który pokazywałem wcześniej, przed zaczęciem tego malowania, ten wyszedł trochę ciemniej, no i trochę szkoda. Wolałbym, aby był jaśniejszy, bo mam też szary pokój i wygląda to dosyć ciemno na ścianie. No ale tak naprawdę, tak jak wam doradzałem wcześniej, lepiej kupić obraz taki, jaki widzicie, jaki możecie wziąć w rękę, no bo tutaj to jest wszystko kwestia przypadku. Równie dobrze pana artystę również może głowa rozboleć, albo może się źle poczuć i przyłożyć nieco mniej uwagi do wykonania takiego obrazu na poczekaniu, no co skutkuje oczywiście tym, że będzie on mniej dokładny. Ogólnie powiem wam jeszcze, że gdy poprosiłem pana od Spray właśnie o ten wzór, to trochę on kręcił głową. Widać, że nie podobało mu się to, że akurat ten wzór ja wybrałem, poprosiłem o ten wzór, dlatego że jest on nieco trudny, jest on dość czasochłonny. Tak naprawdę kamerowałem od początku do końca i wyszło chyba około 14 minut, więc myślę, że w ten czas mógłby namalować co najmniej dwa fajne obrazy. No ale jak to mówią klient, nasz pan, ja też mam tylko jedno miejsce, aby taki obraz powiesić sobie, więc no nie chciałem, aby było to byle co. Chciałem, aby obraz naprawdę był porządny, wyglądał fajnie, aby ktoś, kto przyjdzie do tego pokoju, powiedział: wow, zazdroszczę ci. No i ta niebieska kolorystyka bardzo uspokajająca, bardzo kojąca myśli i nerwy, bardzo w klimacie relaksu. Tym bardziej, że ja bardzo lubię zimę, więc takie mroźne krajobrazy bardzo mi się podobają. No i teraz będą robione skały, takie mroźne skały z błyskami na końcach. Musicie też pamiętać, że pan artysta jest artystą i on robi tylko interpretacje, robi wariacje na temat tych konkretnych wzorów. Nie jest na pewno tak, że chcecie to samo, tylko w innym kolorze i on wam to zrobi, bo tak naprawdę różnie to wszystko wychodzi. Wszystko zależy od ułożenia papieru, wszystko zależy od jego wizji. No nie jest to aż tak powtarzalne, wbrew pozorom jakaś tam część przypadku również jest w tych obrazach, choćby właśnie te planety, które tak naprawdę jak papier się przyłoży, tak zostaną odbite.
tutaj skały z prawej strony, również takie bardzo strzeliste, bardzo, bym powiedział, lodowe. Fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba, ale już tego czarnego tam trochę za dużo moim zdaniem. No wiecie, stoją ludzie dookoła, nie chciałem aż tak też wcinać się. To jest jednak artysta, sam wiem, że no nie fajnie jest wcinać się. Co prawda jest to obraz dla nas i powinniśmy jakieś tam sugestie też, no ale tak naprawdę skoro już psiknął tym ciemnym, no to jak to naprawić? Nie da się tego za bardzo naprawić już. Więc stwierdziłem, że może nie będzie najgorzej, ale no trochę za ciemno w tym miejscu jak dla mnie. Natomiast wygląda to też o tyle fajnie, że jest w tym taki efekt trójwymiarowości, taka głębia. No i te skały właśnie na początku są ciemniejsze na dole, a im wyżej, im bardziej strzeliste, tym jaśniejsze. I kończą się właśnie takim fajnym rozblaskiem białym. Także no coś fajnego na pewno. Bardzo fajny jest ten wzór. Naprawdę bardzo mi się podoba. Dajcie znać, jak wam się podoba i czy chcielibyście u siebie coś takiego na ścianie. Ja myślę, że jest to przede wszystkim sztuka dosyć nowoczesna. Wiem, że nie każdy akceptuje taką sztukę nowoczesną, ale jednak kosmos jest fajny. Kosmos zawsze mnie pociągał. Dużo myśli tak naprawdę możemy sobie wykreować gdzieś w głowie. Dalekie planety, dalekie galaktyki, gdy uświadomimy sobie, że nasza Ziemia, nasza galaktyka, jeśli chodzi o całokształt kosmosu, to tak naprawdę ziarenko piasku, no to jednak daje to do myślenia. Wtedy zupełnie inaczej patrzymy na własne problemy. No i świecące koło z miastem i za chwilę wodospad. Wbrew pozorom trzeba do takiego malowania sporo wprawy. To się tylko wydaje takie łatwe, ale zaręczam wam, że gdybyście sami spróbowali zrobić to od początku do końca, to wcale nie byłoby to aż tak proste, jak wydaje się kamerując. Sam się o tym przekonałem na własnej skórze. Ale na pewno zajęcie fajne, zajmujące. Duża doza kreatywności jest w tym wszystkim. Tak naprawdę od nas zależy, jaki to będzie miało kształt. Podobało mi się to zawsze. Nawet ten zapach sprayów był również fajny, ale na dłuższą metę faktycznie bolała głowa od tego. Może po prostu ja mam tendencję do migren, więc ciężko mi się wypowiadać za niego. No ale wiecie, no chciał facet też trochę zarobić. Ja zawsze staram się jakoś artystów wspierać w ich hobby, w ich pasji. Jest to też sposób na życie, jakby nie patrzeć, albo przynajmniej na dorobienie sobie. I widać, że zajmował się tym już kilka lat. Nie był to żaden naturszczyk, był to facet, który faktycznie robił to od lat. Widać tą wprawę. Możecie sobie zresztą przewinąć i zobaczyć, jak szybko powstało to miasto. Tak naprawdę ciach, ciach, ciach i miasto już gotowe. Wielki szacunek dla niego. Jeszcze, że wygląda to wszystko dobrze. Pasuje do siebie tak naprawdę. Bardzo ciekawy wzór. I to jest wymiar 100x70, z tego co pamiętam. Bez problemu mogliście kupić do niego antyramę lub ramkę. Ja właśnie zdecydowałem się na ramkę. Pokażę wam zresztą na koniec filmu, jak to wyglądało. Poprosiłem tutaj pana, aby mi trochę jednak białego na te drzewka wkropił, bo wydawało mi się już w tym momencie, że trochę jest to za ciemne. Oczywiście zgodził się,
pomyślałem, że fajnie te drzewa będą wyglądać z białym kolorem, tak jakby były nieco oszronione przez śnieg, jakby zamarzały tak naprawdę od tego lodowcowego krajobrazu wylewającego się wodospadem. Gdyby zostało w takiej postaci ciemnej, to myślę, że nie wyglądałoby aż tak dobrze. Możecie również napisać komentarz, jak wy myślicie, ale według mnie biały na te drzewa był potrzebny. Ja to widzę właśnie w białym kolorze. I tak nawet może trochę szkoda, że te drzewa nie były wyłącznie białe. Może ten czarny również nie był do końca potrzebny, ale takie drzewa przyprószone śniegiem, zamarzające, również prezentują się ciekawie. Fajnie to wygląda. Zobaczcie, że teraz te liście nabierają kształtu z tym białym kolorem, prawda? Ogólnie dosyć trudny wzór, no nie da się ukryć, trochę się pan na nim namęczył. Także bardzo dziękuję, jeśli pan artysta to ogląda, to wielki szacunek. Bardzo się cieszę z tego obrazu, świetnie on wyglądał u mnie w pokoju. Przybiliśmy żółwika oczywiście. Wielki szacunek, ukłony. No i powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze kilka dodatków i obraz będzie gotowy. Widziałem z reakcji ludzi, że bardzo zazdrościli, że według nich był bardzo piękny. Trudno się z tym oczywiście nie zgodzić. Myślę, że jeden z fajniejszych obrazów, jakie powstały przez ten czas, gdy my tam z Aurą byliśmy. No i fajnie było przypomnieć sobie to wszystko, wrócić wspomnieniami do tego filmu. Dlatego właśnie pokazuję to wam, abyście wy również poczuli ten klimat. I może wy zdecydujecie się kiedyś na taki obraz z sprayami dla siebie. Kilka refleksów świetlnych. I jeszcze takie drobne konturowanie drzew. Nie wyglądały one aż tak płasko. No i tak to wygląda. Te pnie tych drzew też według mnie mogłyby być lepsze, no ale wiadomo, jest trema przy wszystkich. Nie można mieć wszystkiego. Obraz i tak całkiem nieźle się prezentuje. Ja może jestem za bardzo wymagający, bo siedzę trochę w branży artystycznej, więc zwracam uwagę na wszystko. Tak to wygląda, brawa również dla pana. No i tak wygląda już obraz oprawiony. Jak sami widzicie, trochę ciemny, faktycznie trochę ciemny. No ale tutaj akurat na białym tle i zobaczycie sobie jeszcze na ścianie. A na ścianie prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, mamy tutaj już komodę i szarą ścianę. No i myślę, że wygląda całkiem nieźle. Jest bardzo ciekawą ozdobą tego pokoju. Dosyć dużym, 100 na 70 to jest jednak dość spory format, ale cieszę się mimo wszystko, że jest tak duży. No wygląda prawie jak telewizor. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał z Władysławowa. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba się wam takie malowanie sprayami, czy chcielibyście coś takiego u siebie. Napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, bardzo mi to pomaga w rozwoju, w dotarciu do większej ilości ludzi. A na teraz to wszystko. Widzimy się i słyszymy już niedługo. Do usłyszenia, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.